Witajcie w Infact TV. Dzisiaj rozprawimy się z pewnym znanym mitem. Mitem pieczątki i podpisu na fakturze. Na początek anegdotka. Niedawno robiłem przeprowadzkę biura, no i do tego celu wynająłem firmę. A jako, że taki koszt spokojnie można rozliczyć, po skończonej robocie poprosiłem o fakturę. Przesympatyczny pan od przeprowadzek, wyraźnie zaskoczony, zaczął szperać gdzieś tam nerwowo w torbie, po czym mruknął. Powiedzmy, że zapomniał bloczków do faktur i że podrzuci mi tę fakturę jutro. Zaproponowałem zatem, a może wyśle mi pan ją mailem. Pan spojrzał na mnie tak troszeczkę spod ełba, trochę ze strachem, trochę z podejrzliwością i jeszcze większą złością, po czym odburknął: ale jak to bez podpisu, bez pieczątki, co pan? No właśnie, co ja? Wyjaśnijmy zatem jedną rzecz. Na fakturze podpis nie jest potrzebny od wielu, wielu lat, ta pieczątka nigdy nie była potrzebna. No jednak, jak pokazał mi ten przykład, przyzwyczajenie do podpisywania i pieczętowania dokumentów jest w Polsce strasznie silne. Skąd się bierze? No cóż, najpewniej niektórym z nas taki solidnie opieczętowany i stemplowany dokument od razu wydaje się mieć większą wagę od zwykłej kartki, prawda? No, jedno wiem na pewno i do jednego Was zachęcam. Wysyłajcie faktury e-mailem, a nie drukujcie ich, nie podpisujcie i nie pieczętujcie, bo najnormalniej na świecie szkoda na to czasu. No to na koniec tego odcinka jeszcze kilka innych fajnych fakturowych faktów. Na fakturze nie musi być nazwy faktura VAT, ani nawet faktura. Bez tego dokument i tak może być ważną i pełnoprawną fakturą. Na fakturach nie musi być też oznaczeń kopia i oryginał. Wystarczy wystawić dwa egzemplarze, mogą być zupełnie identyczne, czyli bez oznaczeń kopia i oryginał. Fakturę można też wysłać klientowi e-mailem, nie pytając go o zgodę. Jeżeli zapłaci, to znaczy, że zgadza się na e-faktury i wszystko gra. A może wy znacie jeszcze jakieś inne fakturowe fakty i mity? Komentarze czekają, zachęcam.